Vlogmas! Siemanko, chciałam powiedzieć witam w poniedziałek. Dlaczego? Pewnie dlatego, że jest 1 grudnia. Czekałam na to, naprawdę nie mogłam się doczekać, aż będzie 1 grudnia i będzie można zacząć ten Christmas season. Nie spodziewaliście się mnie tutaj, no nie? No i tak jak zwykle w sumie, ja tutaj przychodzę i wyglądam jak inna osoba. Taka już tradycja, jak widać. I nie będę mówiła na wstępie, że mam nadzieję, że uda mi się prowadzić to regularnie. Nie uda się. No to co? Dzisiaj przygotujemy śniadanie. A że akurat nie mamy nic w kuchni, to będzie ciekawie. Więc dziś będzie niesamowity posiłek. Tosty, ale jak najbardziej na świątecznie i już pierwsze polecanko w pierwszym odcinku to kupicie w Lidlu. To są święta w słoiku. Jak ja tego spróbowałam, przyznam się już w listopadzie, nie mogę, po prostu nie mogę. Wasza lodówka też wydaje takie dziwne dźwięki. Jakby ktoś tam siedział i pił mleko. Polecam. Patrzcie, jaki lokator. I dzisiaj herbatka niestety niezbyt świąteczna, ale będzie. Już w sumie mogę ją polecić. Nie jest jakaś specjalnie niesamowita, ale jest dobra. Liptonek pomarańczowy. Jest 50 torebek. Jest bardzo dobra. Wyczaiłam ją w pracy u mnie i od razu musiałam sobie kupić. A świąteczną jeszcze wyczaimy i pokażę wam, jaką kupimy. Ale tak teraz, sięgając pamięcią do herbat, które lubię, 5 o'clock i jest herbata grudniowa noc. I ona jest najlepsza na świecie. I pierwsza gwiazdka też. Chciałam z wami dzisiaj otworzyć pierwsze okienko kalendarza adwentowego, ale nie ziewaj tam, ale zostawiłam mój kalendarz adwentowy, jak robiłam rzęsy tam u pań, ale robię tam też paznokcie, więc odbieram go 5 grudnia, no ale go nie mam teraz. Adrian ma swój. Adrian, musisz otworzyć pierwsze okienko. No, powiem wam, że jest naprawdę ciepło. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, już grudniowy. I'm happy. Adrian oczywiście nie otworzył kalendarza, nie otworzył pierwszego okienka. No cóż ja mogę powiedzieć. Będziemy mieli wszystko z opóźnieniem. Zobaczymy też, jak będę zmotywowana do nagrywania. Ale miejmy nadzieję, że jakoś to pójdzie. Lecę do pracy. Widzimy się później. Pewnie mnie nie widać, ledwo słychać. O tutaj, o, światełka, ładnie, święta. Muszę lecieć szybko na pociąg, bo lecę odebrać prezent mikołajkowy do innej galerii. A, jak wieje! U mnie na zegarku 20:06. Za 4 minuty mam pociąg, a do tamtej galerii tak lecę, bo jest otwarta do 21:00. Nie to, co złote tarasy. Także uciekam, bo będę odbierać prezent dla Adriana, dla mojego chłopa. No i co? Jeszcze zrobię sobie zakupy spożywcze tam przy okazji, jeżeli zdążę. Ha! Crazy, crazy day. Okej, okay, pociąg się nie spóźnił, więc mamy pół sukcesu. No a teraz będę niestety tym najgorszym typem klienta, który przychodzi chwilę przed zamknięciem, ale jeszcze mam pół godziny, więc zdążę i odezwę się zaraz. Wow, jestem w totalnym szoku, że wszystko udało mi się zrobić w 15 minut.
Trzymam się, ty! Wracam do domu, wszystko się tu już zamyka. Najgorzej. Okej, rozpakowujemy teraz zakupy, ale ja w ogóle chyba muszę wam się z czegoś wytłumaczyć, bo jeżeli ktoś nie ogląda mnie na Snapie ani na Instagramie, a wątpię, że są takie osoby, które oglądają mnie tylko tutaj na YouTubie, mniejsza, jeżeli nie widzicie po prostu, to ja teraz mieszkam z moim chłopakiem. Nie mieszkam z rodzicami już od 2 miesięcy. I mieszkamy sobie razem z chłopakiem, wynajmujemy mieszkanie. I jest naprawdę okej. Ja teraz zdecydowałam, że zrobię kolację. Może się Adrian ucieszy, jak wróci. I co? Jutro planuję wstać wcześniej, więc dzisiaj chcę się wcześniej położyć. I jutro właśnie z rana posprzątać. Bo Adrian się odkurzał, ale ja chcę tak posprzątać, tam zetrzeć kurze i poukładać sobie jakieś pierdoły. Także taki plan ambitny. Jeszcze za chwilę wam pokażę, wczoraj byłam w Bershce po pracy i znalazłam wreszcie spodnie. Takie spodnie, jakich szukałam nie wiem już ile czasu. Dzwony, jasny jeans. Piękne są. Za chwilę wam pokażę, jak w nich wyglądam. Okej, jestem już w tych spodniach. Berszka, jeszcze raz przypominam. I tak się prezentuje nogaweczka. No są świetne. Tak, wyszłam na stołek, żeby wam to pokazać. No i przy okazji wzięłam też bluzę, bo tak mi się spodobała, że nie mogłam. A ostatnio mam słabość do bluz. Ale tak, taka miała być. Wielka, ale jest super. I w ogóle, by the way, ten komplecik fituje. Okej, pojedzone, także idę się myć, spać i widzimy się jutro. Dzięki za dzisiaj.